Moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że za chwilę się dołączycie do mnie. Słuchajcie, jeżeli jesteście w ogóle z tej drugiej strony, ktoś tam jest, to jest kontynuacja moich spotkań z dzieciakami. Także ci wszyscy dorośli, którzy przez przypadek albo nie przez przypadek znaleźli się właśnie po tamtej stronie, uprzedzam, że to jest spotkanie z dzieciakami. Obiecałem po prostu, że pokażę troszeczkę obrazków. Dzień dobry Panie Michale, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pokażę troszeczkę obrazków i przeczytam fragment tej oto książki Nela i Tajemnice Świata. Wiem, że dzieci akurat tą książkę bardzo lubią. Dlaczego tą książkę? No bo skończyliśmy przygody Pana Kleksa. To była dość długa podróż, która wypełniła nam ten czas takiej najsłodszej pandemii. No i będziemy dzisiaj czytać, i to już mówię i adresuję do dzieci, które mam nadzieję, że są tam po drugiej stronie. Wprawdzie jeszcze nie pada, możecie być na zewnątrz, ale mam nadzieję, że jesteście. Zaksów witamy, wszystkich bardzo serdecznie witamy. Dorosłych, jeżeli mają oczywiście ochotę, bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 18.30. O godzinie 18.30 będę chciał opowiedzieć o kilku ważnych sprawach w kontekście oczywiście pandemii Wrocławia, ale będę chciał także opowiedzieć Wam o tym po prostu, co robimy we Wrocławiu, jakie wyzwania są przed nami. No a teraz co, słuchajcie, są tam dzieciaki po tamtej stronie? Mam nadzieję, że są. Słuchajcie, dostałem kilka obrazków, także strasznie cicho. Ja nic nie mogę w tym zakresie zrobić. O, u mnie jest na maksa, słuchajcie. U mnie jest na maksa, mam nadzieję, że słychać nas dobrze. Dobrze, to słuchajcie, chcę Wam pokazać, raz jeszcze dla wszystkich dorosłych, którzy się włączyli, informacja jest taka, że o godzinie 18.30 będziemy rozmawiać o sprawach dla dorosłych, jeżeli tak można powiedzieć, a teraz będziemy z dzieciakami. Dobra, chcę Wam pokazać te wszystkie obrazki, które dostałem od dzieciaków. O cóż, co Ty tutaj w buzie? Dostałem od dzieciaków, to dostałem od Anastazji, bardzo fajne. To dostałem, słuchajcie, to są wrocki z plasteliny. To są wrocki, jest Olga i mama Kamila, no to super. To są wrocki z plasteliny, słyszysz? To są wrocki z plasteliny, mam je tutaj cały czas na tle dzisiaj. Wrocki z plasteliny, tak jest. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, mamy jeszcze od Olgi lat 8. To jest śpiewający prezydent i kot Wrocek na zdjęciu, jeżeli widzicie. Dużo dzieci pozdrawiam, to my też dużo dzieci pozdrawiamy. I słuchajcie, to jest od Pauliny. Tak jest, bardzo dziękuję. Super, znowu Wocuś przyszedł mi z tej strony mnie zaczepiać. Dobrze, ale to nie wszystko, moi drodzy. To nie wszystko, bo jeszcze dostałem kilka innych rzeczy. Chciałbym Wam je pokazać. To są prace, to są zresztą super prace. Dzieci z przedszkola numer 61 przy ulicy Gajowickiej. Wocuś. Przy ulicy Gajowickiej, bo Wocek mi tu wszystko demoluje. O, Wocek sobie siadł na książeczkę. I teraz tak, popatrzcie, co my tutaj dostaliśmy od przedszkolaków z przedszkola 61. Marysia 7 lat, grupa 5. Słuchajcie, dzieciaki przygotowały ilustracje do przygód Pana Kleksa. Pan Kleks z chłopcami z Akademii, Adasiem, Aleksandrem, Andrzejem, Antonim, Arturem, Anastazym i Szpakiem Mateuszem. Popatrzcie, to przygotowała Marysia, przypomnę, w przedszkole numer 61. Super historia. Zdolne dzieciaki mamy, pisze Pani Urszula, ma Pani rację. To jest od Zuzi, lat 6, z grupy trzeciej. To jest, słuchajcie, Szpak Mateusz, to co widzisz? Jak to wyszło, super. Dalej, Kuba, 6 lat, z grupy 5. Widzicie? Słuchajcie, kochani, ja mam nagłośnienie poprawione, nic już nie mogę zrobić. Muszę coś tutaj spróbować ustawić, ale chyba już nie.
Tak jest. To jest Kuba lat 6. To jest Kuba lat 6, tak? I oczywiście szpak Mateusz. Dobrze? Co my tu dalej mamy? To jest Tytus, 6 lat, z grupy czwartej. Słuchajcie, Tytus, 6 lat, z grupy czwartej. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobrze. Co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy obrazek od Elizy. To jest skrzat Toleruś. Od Elizy. Widzisz, Wocek? Wy widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Tak jest. Bardzo fajnie. Bardzo dziękuję. Ale ja będę miał obrazku, bo naprawdę zrobimy wystawę. Słuchajcie, to jest od, to jest też skrzat. Skrzat Szanuś od Elizy. Wocek, widzisz? Wocek też ogląda dzisiaj ze mną wasze obrazki. Tak jest, od Elizy. Bardzo fajnie. Kabel. Dobrze. Odłączyłem kabel. Słychać mnie teraz? Słyszałem, że przez chwilę nie było słychać, tak? Okej, okay. Odłączyłem kabel, mam nadzieję, że już słychać, co ja robię. Słuchajcie, zanim zacznę czytać, to pokazuję pracę dzieciaków z przedszkola numer 60-61. Także lecimy dalej. To zrobił Kuba, moi drodzy. To zrobił Kuba, lat 6. No i co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy Zuzię, lat 6. Przygotowała taki ładny obrazek. Tak jest. No i tu mamy Marysię, 7 lat. Obrazek dość wymowny. Po prostu szczęśliwy pies. Włosek, chcesz zobaczyć, jak wygląda szczęśliwy pies? Tak wygląda szczęśliwy pies. Ale to nie wszystko, słuchajcie. To jeszcze nie wszystko, bo chcę wam pokazać kolejne obrazki. To są prace z kolei przedszkolaków z przedszkola numer 32 z ulicy Kłodzkiej. Zespół szkolno-przedszkolny numer 20-21. I słuchajcie, oni też mi przygotowali troszeczkę prac w tematyce pana Kleksa, rzeczywiście. To jest od Piotrka, lat 3. Piotrek mi przygotował, lat 3. Super, naprawdę dziękuję. Klaudia, lat 3. No i mamy zdolne dzieci? No mamy mega zdolne dzieci. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Oczywiście zapraszam tutaj do ratusza, jak już będziemy mogli tak swobodnie sobie chodzić. To jest od Milenki, lat 3. To jest od Milenki, super. Tak, Wrocław jest przygotowany, dzisiaj tutaj siedzi grzecznie na bajce. To jest znowu pan Kleks od Alicji, lat 4. Słuchajcie, super, tak jest. Co my dalej mamy? Dorosłym przypominam, że to jest nasze spotkanie z dzieciakami, także, ale was zapraszam też, moi drodzy, dzisiaj jeszcze na godzinę 18.30. Skończymy tutaj, ja pójdę, udzielę ślubu i o godzinie 18.30 widzimy się ponownie. Słuchajcie, to jest od Mikołaja. To jest od Mikołaja. Rozumiem, że pan Kleks ze swoją załogą płynie. To jest od Adama, 5-latka. To jest od Adama, 5-latka. Super, bardzo fajnie. To jest od Gabrysi. O, Gabrysia, ładne imię. Imię mojej mamy w końcu. Tak jest. Tak jest. Super. Od Gabrysi. Co tu dalej mamy, moi drodzy? Od Hani. Od Hani mamy. Taki oto piękny obrazek. Tak jest. Tu mamy od Gaja. To jest Gaja, lat 5. Coś takiego nam namalowała. Dorotka, lat 50. Czemu nie? Witamy. Dzień dobry. Witamy dzieci duże i małe. Wiktor, lat 5. Tak jest. Wiktor, lat 5. Tak jest. Pozdrawiamy Kraków. W międzyczasie od Kaliny, lat 5. Też dostałem coś takiego. Tak. Za Wrocusiem się stęskniliście? No mam nadzieję, Wrocuś. Słuchajcie, tu mamy co? Od Niny, lat 5. Dostałem coś takiego. Bardzo ładnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest od Dominika, lat 6. Ja tę pracę jeszcze będę raz oglądał. Na pewno tak na spokojnie, żeby czytać się w niej bardzo dobrze. Ale bardzo za nie dziękuję. To jest z kolei od Ignacego. Ignacy nam podesłał coś takiego. Tak. Tak jest.
Pozdrawiamy Nysę. To jest od Agatki, lat 6. Słuchajcie, Agatka, lat 6, coś takiego nam narysowała. Pana Kleksa płynącego. To jest od Antosia, 6-latka. Pięknie. Dziękuję. To jest znowu łódka z panem Kleksem. Od Alana, 6 lat. Widzicie, ile obrazków? Ile oni musieli włożyć ciężkiej pracy? Zdolne dzieciaki, pisze pani Katarzyna, i ma pani absolutną rację. Znowu Gabrysia, lat 6. A wiecie, jakie dzisiaj jest najpopularniejsze imię? Sprawdzałem ostatnio w Urzędzie Stanu Cywilnego, jakie się dzieciom nadaje. No proszę, kto zgadnie? Tak. Panie Marcinie, jak chce pan rozmawiać o takich rzeczach, to proszę napisać maila po prostu, dobrze? To jest od Lili, lat 6. Tak, jest, dziękuję. To jest od Sofii, 6 lat. Ponieważ prezydent nie rozwiązuje podczas takich spotkań indywidualnych spraw miliona mieszkańców. Dobrze, dziękuję. To jest właśnie od Sofii. Tak jest. I Zofia? Nie. Aha, może u dziewczynek, a u chłopców? Wiecie, jakie jest najczęściej dzisiaj nadawane imię? A to jest od Kameli. Coś, taki duży, piękny obrazek. Dobra, dzisiaj najczęściej nadawanym imieniem jest imię Jacek. Niestety tak nie jest. Dzisiaj najczęściej chłopcom nadaje się imię Jakub. Jakub. Skądinąd dopiero ostatnio się dowiedziałem, że Jakub i Kuba to wcale nie musi być to samo. No dobrze, kochani, no to są wszystkie piękne obrazki. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować dzieciom z przedszkola 61 i z przedszkola 32. Naprawdę fajna robota. Bardzo wam, kochani, za to serdecznie chciałbym naprawdę podziękować. No dobrze, wszystkich dorosłych zapraszam z kolei na 18.30. Teraz muszę, słuchajcie, zabrać Wockowi książkę, bo Wocek usiadł na książce. Wocuś, daj mi książkę. O, patrzcie. Popatrzcie, co. Wocuś, będziemy czytać razem, dobrze? Tutaj. Słuchajcie, tak jak wam mówiłem, dzisiaj chciałbym poczytać o tym, co robi Nel, podróżniczka. Nel, jej tajemnice świata. Myślę, że znacie tą książkę, a jeżeli nie znacie, to za chwilę ją przynajmniej we fragmentach poznacie, dobra? No to słuchajcie, zaczynamy. Ta książka ma też dużo ładnych obrazków, w związku z tym ja będę także czasami odwracał tą książeczkę, żebyście mogli te obrazki, moi drodzy, zobaczyć. I zaczniemy dzisiaj od takiego rozdziału Narodziny Żółwików. Narodziny Żółwików. Mam nadzieję, że tak, Wocek objął w posiadanie. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci. O, skoki będzie tutaj. Kłaki wszędzie rozrzucą. Dobrze, Narodziny Żółwików. Słuchajcie, co pisze Nela, podróżniczka. Tak? Okej. Dziś chciałbym opowiedzieć ci o niesamowitej przygodzie, którą przeżyłam na jednej z plaż na wybrzeżu karaibskim. Karaiby. Każdemu kojarzą się z pięknymi, białymi plażami z filmu Piraci z Karaibów. Błękitną, spokojną wodą, no i wreszcie słońcem. I tutaj pokazuję nam Nel, jak wygląda taka plaża z taką piękną wodą. Karaiby faktycznie takie są, ale nie we wszystkich miejscach. Zrozumiałam to, kiedy wyruszyłam na poszukiwanie żółwi morskich do Torguero na Kostaryce. Jednak zacznijmy od początku. Moja przygoda zaczęła się tak. Byłam na Kostaryce, jechałam właśnie do miejscowości Torguero na wybrzeżu karaibskim. Tortuga po hiszpańsku znaczy żółw, a tortuguero znaczy pojemnik na żółwie lub żółwiarium. Nazwa miejscowości pochodzi więc od słowa żółw. Dlatego łatwo się domyślić, jakie zwierzęta będziemy mogli tu spotkać. Co, domyślacie się już jakie? To miejsce nazwano właśnie tak, bo żółwie morskie od tysięcy lat przypływają na plaże w
Tortuguero, żeby składać jaja. Patrzcie, tak wygląda nasza podróżniczka, kiedy o tym piszę. Tak, dobrze. Naukowcy do końca nie wiedzą, dlaczego żółwie bezbłędnie odnajdują plaże swoich narodzin. Niektórzy mówią, że żółwie mają zmysł jak kompas, inni, że korzystają one z węchu. Ta tajemnica ciągle czeka jeszcze na wyjaśnienia. Może tobie się to kiedyś uda? Żółwie potrafią przepłynąć nawet kilka tysięcy kilometrów, żeby wrócić na plażę swoich narodzin. A wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że żółwie mają niesamowity instynkt i że jest to po prostu instynkt przetrwania. One wierzą, że skoro same się wykluły na danej plaży i przeżyły, to ich dzieci też będą tam bezpieczne. Dlatego nie płyną nigdzie indziej, tylko w to miejsce. Żółwiowe mamy nie opiekują się bowiem małymi żółwikami. Gdy maluchy się już wyklują, są samodzielne i od razu biegną do morza. Muszą radzić sobie same. Może właśnie dlatego dla żółwiowych mam taki ważny jest wybór miejsca ich złożenia. Bo gdy to zrobią, wracają do morza i już nie mają jak chronić swoich dzieci. Kiedy żółwie mają złożyć jaja, zawsze wracają w miejsce swoich narodzin. To niesamowite. Mimo że żyją w ogromnym morzu, gdzie nie ma przecież dróg czy drogowskazów, wiedzą, w którą stronę płynąć, żeby wrócić tam, gdzie przyszły na świat. My ludzie nie mamy takich zdolności. Wyobraź sobie, że jesteś na środku morza. Nigdzie nie widać lądu. Czy wiesz, w którą stronę płynąć, żeby wrócić do domu? Ja bym chyba nie wiedział. I pokazuje nam Nela, taką żółwią mamę, idącą w stronę morza albo oceanu. Więc na plażę w Tortuguero żółwie morskie przypływają od tysięcy lat. Wychodzą na brzeg, żeby złożyć jaja. Zakopują je w piasku i wracają do morza. Dotarcie do Tortuguero nie jest proste. Trzeba długo jechać samochodem, żeby dotrzeć nad rzekę. Tam należy przesiąść się do łódki i płynąć nią około godziny. Do Tortuguero przedostaniesz się tylko kanałami rzecznymi. To dlatego, że od strony lądu te tereny są pozalewane rzekami i nie dochodzi tam żadna droga. Po kilku godzinach jazdy samochodem znalazłam się nad rzeką. Od razu przesiadłam się do łódki, którą płynęło wielu turystów z plecakami. Łódka była wąska i każdy miał miejsce przy burcie. To doskonała okazja, żeby poobserwować zwierzęta, które tu mieszkają, pomyślałam. Nad rzeką można zawsze dostrzec dużo zwierząt. Płynęliśmy ze średnią prędkością, a ja miałam przygotowany aparat fotograficzny. Nagle przewodnik powiedział: "Look, it is a basilisk lizard. Popatrz, to bazyliszek." Ojej, pomyślałam. Dopiero ruszyliśmy, a już zobaczyłam jaszczurkę. I to jaką? Bazyliszka. I popatrzcie, pokazuje nam Nela, jak wygląda bazyliszek. Bazyliszki to super jaszczurki. Wiesz, że kiedy się czegoś przestraszą, mogą biec po wodzie? Dziwne, prawda? Mają nóżki przystosowane do ucieczek po tafli wody. Bazyliszków było bardzo dużo. Co chwila widziałam jakiegoś wygrzewającego się na konarze lub gałęzi. Patrzyłam i patrzyłam, ale żaden nie chciał pobiegać po wodzie. Szkoda, stwierdziłam. Chętnie bym zobaczyła, jak przebiega na drugą stronę
rzeki. Patrzyłam na zwierzaki i nawet nie zauważyłam, jak minęła godzina. Przybijaliśmy już do brzegu. Ojej, tak szybko? Westchnęłam. No tak, kiedy się obserwuje jaszczurki, to czas szybko mija. Na brzegu przywitał nas przewodnik. Hello, dzień dobry, powiedział. My name is Marlon. Nazywam się Marlon. Hello, dzień dobry, odpowiedziałam. My name is Nella. Nazywam się Nella. Przewodnik zaprowadził nas do malutkich domków, gdzie zostawiliśmy plecak. Może tak, trzymam, może będziecie lepiej słyszeć. No tak. Przewodnik zaprowadził nas do malutkich domków, gdzie zostawiliśmy plecaki. Powiedział, że jest właśnie sezon lęgowy żółwi. To znaczy, że samice żółwi wychodzą na brzeg składać jaja. Ale dodał, że część żółwi już dawno to zrobiła i niektóre maluchy zaczynają się wykluwać. Świetnie, pomyślałam. Więc mamy szansę zobaczyć i małe żółwiki, i żółwiowe mamy składające jaja. Cieszysz się? Słuchajcie, tutaj Nela nam pokazuje, jak płynie. O, przyszedł na żółw. Samców nie zobaczymy. A wiesz dlaczego? Samce żółwi morskich nigdy nie wychodzą na ląd. Nie mają po co wychodzić. Na lądzie czyha zresztą na nie dużo niebezpieczeństw. Dlatego na plażę wychodzą tylko samice. Po to, żeby złożyć jaja. A potem wracają do morza. Ale super, zawołałam zachwycona. Bardzo chciałabym zobaczyć żółwia morskiego, który składa jaja. Marlon spojrzał na mnie i spytał. Czy wiesz, jaki jest największy lądowy drapieżnik, który poluje na duże żółwie morskie? The man. Człowiek. Odpowiedziała. Tak było wiele lat temu, ale teraz ludzie chronią żółwie. Największym lądowym drapieżnikiem jest jaguar. Popatrzcie. Nela. Widzicie, tu jest taki ślad, lej po żółwiu, który składał jaja. Tutaj na plaży. Dobrze. Zobacz, to są skorupki jajek żółwi. Wow, powiedziałam i rozejrzałam się dookoła. Mam nadzieję, że żaden jaguar nas nie zaatakuje. Chcesz iść zobaczyć małe żółwiki? Spytał Marlon. Tak, odpowiedziałam z zadowoleniem. I wzięłam aparat. Byłam gotowa. Poszłam na plażę, ale nie była to taka wymarzona plaża z białym piaseczkiem. Piasek był ciemnawy. Morze było wzburzone, a niebo całe zasnute chmurami. Chodziłam po plaży i szukałam malutkich żółwi, ale nigdzie nie było ich widać. Udało mi się znaleźć rozkopane gniazda. Wiedziałam, że są to gniazda żółwi, bo było tam bardzo dużo białych skorupek po jajkach. Niektóre żółwiki już się wykluły, stwierdziłam. Tak jak mówił nasz przewodnik. Podeszłam do gniazda i wzięłam w rękę jedną skorupkę. Była jeszcze miękka. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że żółwik wykluł się niedawno. Po wykluciu skorupka schnie i twardnieje. A ta nie była wyschnięta, tylko miękka. Jeju, pomyślałam, jaka szkoda, że się spóźniłam na wyklucie żółwi. Tak bardzo przecież chciałam zobaczyć, jak biegną do wody. Poszłam dalej wzdłuż plaży. Nagle w oddali zobaczyłam stojących ludzi. Krzyczeli, chyba mnie wołali. Pobiegłam szybko i wiesz, co zobaczyłam? Malutkie żółwiki. Wykluwały się z jajek i biegły do wody. I robiły to tak szybko, że nie wiedziałam, gdzie patrzeć. Na wykluwające się żółwie, czy na te, które wchodziły do wody.
Żółwie nie czekały, aż się zdecyduje, tylko robiły to, co musiały. Czyli jak najszybciej podążały do morza. No, tu widzicie te skorupki, no, ta, które zostały. Żółwiki, które wykluwają się w dzień, są bardziej narażone oczywiście na niebezpieczeństwo. Mogą bowiem zostać zaatakowane przez ptaki. Lepiej, kiedy wykluwają się w nocy, bo wtedy ptaki śpią, ale chyba żółwik nie decyduje sam, kiedy ma się wykluć. Maluchy biegły do morza. Nie można było im w tym pomagać, bo przed wejściem do wody musiały poćwiczyć machanie łapkami. No tak, pomyślałam. Tyle czasu były zamknięte w jajku, w którym nie mogły się przecież ruszać. Teraz muszą pomachać łapkami, żeby wiedzieć, do czego one służą. Muszą poćwiczyć mięśnie, by były silniejsze i bardziej sprawne. Żółwiki bardzo szybko biegły do morza, ale były takie malutkie, że ten kawałek plaży, który pokonywały, musiał im się wydawać ogromną pustynią. Jednak były bardzo dzielne i nie bały się nawet dużych fal. Śmiało wchodziły do wody. Wystarczyło, że przykryła je fala i już ich nie widziała. Narodziny żółwików trwały kilka minut. Miałam wielkie szczęście, że akurat trafiłam na ten moment, bo to była bardzo krótka chwila. Wszystkie żółwiki były już w morzu, a ja postanowiłam wrócić do mojego domku, bo zaczynało kropić, a w nocy miałam iść na poszukiwania żółwi składających jaja. I poszłam. Ale jak było, opowiem ci następnym razem. I zobaczcie, jeszcze na koniec. Tak, tak. No nic, może kiedyś pojedziemy, co? I zobaczymy, jak te żółwie się wykluwają. Zobaczymy. Tak czy owak, polecamy przygodę. Nela tu o wszystkim nam pięknie opowiada. Dziękuję wszystkim dzieciom za piękne obrazki. Raz jeszcze wszystkim przedszkolakom. Bardzo dziękuję. Naprawdę musieliście się bardzo napracować. Piękne obrazki oglądaliśmy wspólnie razem z Wockiem. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję za to, że mogliśmy tych parę chwil wspólnie spędzić. No to co? To do zobaczenia w takim razie, do miłego, a wszystkich dorosłych zapraszam na godzinę 18:30. Trzymajcie się, pa, pa. Dobrego popołudnia.